Gdyby żyła, w sierpniu przyszłego roku kończyłaby 60 lat. Pan zabrał ją do siebie, gdy miała 23. Nie jest świętą. Nie jest jeszcze nawet błogosławioną, chociaż jeśli nic się nie zmieni w tych naszych trudnych, niepewnych czasach, 14 czerwca zostanie ogłoszona błogosławioną w Rzymie. Bardzo bym chciała być na tej beatyfikacji, ale raczej mi się nie uda, z wiadomych przyczyn. Wybrałam ją, bo jest moją imienniczką, Sandra Sabatini. Portal aleteja.pl podaje, że ma być patronką normalsów, czyli takich chyba jak ja czy ty. I będzie pierwszą narzeczoną błogosławioną. Także spoko, fajna patronka. Ja sobie wykoncypowałam tak, że ja się będę modliła o to, żeby ona została świętą, a później ona wciągnie mnie po linii swoich modlitwach do nieba. Nie wiem, czy ten plan się zrealizuje, a przynajmniej ja w to wierzę, że jednak tak. Zapraszam. Kiedy czytam o Sandrze, w pierwszej chwili łącza mi się taki wewnętrzny narzekacz, że ja znam mnóstwo ludzi, którzy żyją jak ona i wcale nie są świętymi. Może dlatego, że jeszcze żyją. Ale wynika to z tego, że czytając jej żywot, myślę, że nie zrobiła naprawdę nic nadzwyczajnego. Może dlatego ma być patronką od normalców. Znam mnóstwo ludzi, którzy tak jak ona, pochodzą z katolickiej rodziny i wyrośli w tych wartościach. I to był dla niej taki grunt do posługi dalej. Znam też mnóstwo ludzi, którzy nie wyrosło na katolickich wartościach, a bardzo są wkręceni w Pana Boga i posługują w życiu w Kościele. Znam sporo ludzi, którzy już od dzieciaka się modlili, odmawiali różańce i znalazłam do tego taki fajny opis. Modliła się w jednej ręce trzymając lalkę, a w drugiej różaniec. Ten, z którym często zasypia. Potem znowu przychodzi czas na relaks i Sandra bawi się ze starszymi koleżankami. Koniec cytatu. Znam dużo takich osób, które tak jak ona mają swoich kierowników duchowych. Pierwszym kierownikiem duchowym Sandry był jej wujek, brat jej mamy. I znam bardzo dużo osób, które tak jak ona wstępują do wspólnoty i tam posługują. Sandra już w wieku 13 lat wstępuje do wspólnoty Jana 23 i tam jeszcze bardziej odkrywa Boże charyzmaty, jeszcze bardziej odkrywa piękna Kościoła, życie sakramentami, modlitwę, relacje z Panem Bogiem. I dzięki głoszeniu kapłana, który prowadził tę wspólnotę, jak twierdzi, jeszcze bardziej odkrywa Jezusa w drugim człowieku, w każdym. W bezdomnym, w koleżance, w dziewczynie z imprezy, w chłopaku na plaży i wszędzie tam, gdzie się do Boga dostrzec. Szuka go w Eucharystii. Brzmi znajomo? Dla mnie bardzo. Znam dużo ludzi, którzy mogliby powiedzieć o sobie dokładnie to samo. Chciała zostać misjonarką, pojechać do Afryki, ale rodzice studzili jej zapał i mówili: najpierw skończ studia, a dopiero później posługuj na misjach. Podczas jednej z zabaw sylwestrowych poznaje swojego narzeczonego, Guido. Połączyła ich miłość do Pana Boga i do ubogich. Prawda jest taka, że musimy uczyć się w wierze, aby czekać na Boga i sprawić, by wasz duch przyjął taką postawę. To czekanie to nie tworzenie planów, skanowanie nieba. Milczenie to najciekawsze z rzeczy, które musimy zrobić. Potem następuje czas na wezwanie, ale jesteśmy ślepi, jeśli wierzymy, że dokonaliśmy jakichś cudów. Prawdziwym cudem jest to, że Bóg wzywa nas, takie biedne, nieszczęśliwe istoty. Miłość jest syntezą kontemplacji i działania. Jest punktem, w którym niebo łączy się z ziemią, gdzie ludzie łączą się z Bogiem. I przyglądam się życiu Sandry, życiu swoim i innych dookoła. Widzę wiele osób zaangażowanych w wolontariaty, w modlitwę, w posługę. Sama byłam zaangażowana w dosyć sporo aktywności kościelnych. Patrząc, skanując swoją duszę, swój stan posługi, że po zewnętrznych okolicznościach nic nie można powiedzieć. Że to wszystko, co się dzieje, musi wypływać z głębi. Że tylko i wyłącznie miłość może rozpalać. Że może ta miłość jeszcze jest w powijakach. Że może ta miłość jest bardzo niedoskonała i pewnie jest w moim przypadku. Ale tylko i wyłącznie miłość do Boga i do innych może,
może czynić tę posługę owocną i prowadzić do świętości i Ciebie, i mnie. Kiedy patrzę na jej życie, to jest dla mnie bardzo przekonujące i autentyczne. Wierzę jej właśnie przez to, że musiała mieć w sobie jakiś taki wielki żar, pragnienie Pana Boga i że dużo ważniejsze dla niej, tak mi się wydaje, było bycie istotą duchową, a nie religijną. Bo i istoty duchowe, i istoty religijne mają te same uczynki, ale prawdopodobnie wypływają one z zupełnie innego rodzaju motywacji. Może dlatego też tak bardzo się modlę za jej wstawiennictwem, żeby być człowiekiem bardziej duchowym niż religijnym. Lubiła poranne modlitwy na wyłączność dla Pana Boga. Lubiła chodzić na adoracje i modliła się w ten sposób. Panie, czuję, że podajesz mi rękę, aby zbliżyć się do Ciebie. Dajesz mi siłę, by zrobić krok do przodu. Naprawdę chcę to zaakceptować, ale najpierw muszę pokonać siebie, moją dumę, moją nieszczerość. Nie mam pokory i nie chcę tego przyznać. Pozwalam sobie na okropny wpływ innych. Boję się, co mogą o mnie pomyśleć. Jestem niespójna, z wielką chęcią zrewolucjonizowania świata, ale potem pozwalam mu się podporządkować. Boże, czy Ty jesteś w stanie zaakceptować mnie, taką jaka jestem, pełną ograniczeń, lęków i nadziei? I pewnie dla niej nie jest najważniejsze, żeby być wyniesioną na ołtarze, ale nam już to może być pomocne, przynajmniej mi. Wiadomix, mówiłam Wam, że potrzebuję patronki w niebie, która mnie wciągnie na swoich modlitwach do nieba, bo ja wierzę, że ona już jest zbawiona, czyli święta. ...29 kwietnia, tydzień po Wielkanocy, czyli w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, chociaż jeszcze wtedy to święto nie było ogłoszone. Sandra jedzie ze swoim narzeczonym i przyjaciółką do Rimini na spotkanie wspólnoty. Wysiadając z samochodu, zostaje śmiertelnie potrącona. Umiera 2 maja w szpitalu w Bolonii. Jak to pewien kapłan opowiedział o innej narzeczonej, nie żyje tu, ale żyje wiecznie tam. Patrząc na taki przykład Sandry czy innych świętych, błogosławionych, sług Bożych, myślę sobie, że kurczę, ja to lubię podglądać tych ludzi, bo ich przykład mówi mi: żyj normalnie, żyj na maksa, nie udawaj, ale się nie poddawaj. Żeby żyć tutaj, gdzie jestem, tam, gdzie posłał mnie Pan Bóg, po prostu w tym trwać. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście, za suby, lajki, za udostępnianie odcinków. To był bardzo ważny dla mnie odcinek. W sumie jak każdy przeżywam i do każdego się przygotowuję i nagrywam po kilka razy. Ten również. Jak zawsze suby, lajki, komentarze, share'y i stay tuned with God. To pa!